Gdy wykonujemy połączenie na numer alarmowy, alarmujemy różne służby ratownicze. I to są nie tylko strażacy, ale również policja czy pogotowie ratunkowe. Nasz powiat, powiat sokólski, jest powiatem bardzo rozległym i dojazd na miejsce zdarzenia zajmuje często długi czas, który w tym momencie może być kluczowy do udzielenia pomocy osobie, która naprawdę będzie tego potrzebowała, bo w sytuacji, gdy zastępy są dysponowane do zdarzenia, nie wiemy, czy jest to rzeczywiste zdarzenie, czy jest to zdarzenie fałszywe. Dopiero po dojeździe na miejsce zdarzenia oceniamy sytuację. Zastępy wysłane do zdarzenia fałszywego mogą być potrzebne w tym czasie do udzielenia rzeczywistej pomocy osobom tego potrzebującym. Dlatego też apelujemy do wszystkich mieszkańców naszego regionu, aby dokonywać zgłoszeń na numery alarmowe jedynie w sytuacjach, gdy jesteśmy pewni, że potrzebujemy interwencji służb ratowniczych. Każdy telefon wykonany na numer 112 jest telefonem rejestrowanym, który jest zapisywany w naszych systemach. Takiego rozmówcę możemy później namierzyć, odnaleźć i ustalić jego personalia. Dzieje się to w przypadku, kiedy te telefony są konsekwencją głupiego żartu lub złośliwości. Apelujemy więc o odpowiedzialne i rozważne korzystanie z numerów alarmowych. Często okazuje się, że niepotwierdzone wezwania bywają efektem złośliwości lub głupiego żartu. Służby, jadąc na tego typu interwencje, wykonują niepotrzebne czynności i tracą czas, który przeznaczony jest na szeroko rozumiane ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego. Kiedy ktoś z nas lub naszych bliskich naprawdę będzie potrzebował pomocy, może okazać się, że jej nie uzyska. W tym czasie mundurowi będą zaangażowani w przeprowadzanie nieuzasadnionej interwencji, a przecież mogliby wtedy udzielać pomocy tym, którzy naprawdę jej potrzebują. Za przestępstwo fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu może grozić kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli chodzi o interwencje zgłaszane do Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, nieczęsto są to zgłoszenia typowo złośliwe, gdzie ktoś robi sobie głupie żarty, ale czasami się zdarza, że nietrzeźwe osoby dzwonią i zgłaszają wydarzenia, które wydaje im się, że do nich doszło. Policjanci tracą czas na pojechanie na takie miejsce, ustalenie, gdzie później się okazuje, że takim osobom tylko wydawało się, że doszło do popełnienia jakiegoś przestępstwa lub wykroczenia.